Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. W tym tygodniu cały czas rynek zarówno polski, jak i światowy bardzo bacznie obserwuje to, co dzieje się w Iranie i w regionie Zatoki Perskiej, ale już obserwujemy tą sytuację nieco spokojniej, czy z nieco większym dystansem, ponieważ tak naprawdę mówi się coraz więcej o wygaszeniu emocji czy o uspokojeniu. Przynajmniej takie deklaracje padają ze strony władz irańskich, że odwet za zabójstwo generała Soleimaniego został już zrealizowany i tak naprawdę dalszego ciągu działań militarnych nie planuje się, przynajmniej ze strony Iranu. Co za tym idzie, również ceny ropy na rynkach światowych i ceny produktów ropopochodnych uspokoiły się. Mieliśmy do czynienia jednego dnia z wystrzałem w rejon 70 niemal 2 dolarów za baryłkę, po czym szybkim powrotem na poziomy w rejon 66 dolarów, a więc taki cenowy roller coaster już za nami. W tej chwili ropa w rejonie 66-67 dolarów za baryłkę jest, można powiedzieć, zupełnie spokojna i stabilna jako ten wyznacznik międzynarodowy. Wydaje się, że w najbliższych dniach, o ile nie pojawi się jakaś zaogniająca sytuacja, depesza czy doniesienie, będziemy mieć do czynienia z dalszym ciągiem stabilnej sytuacji na rynku światowym. A co za tym idzie, również i w Polsce nie zobaczymy jakichś gwałtownych zmian. W tej chwili średnia cena benzyny 95-oktanowej to 4,97 za litr. Natomiast w przypadku oleju napędowego płacimy 5,19 zł za litr. I tutaj zmiana jest wyraźna. Diesel podrożał o 4 grosze w stosunku do minionego tygodnia. A autogaz, ta popularna alternatywa, potaniała nam o grosz. Kosztuje w tej chwili 2,37 zł. Jeżeli nie dojdzie do jakiegoś wyraźnego podbicia na rynkach międzynarodowych, spodziewamy się, że ceny dla rynku polskiego nie ulegną mocnej zmianie. W przypadku benzyny 4,93-5,04 to jest ten spodziewany przez nas poziom średni. Jeśli chodzi o olej napędowy, tutaj przewidujemy ceny na poziomie 5,16-5,27, a więc ta możliwość podwyżkowa tutaj cały czas jednak istnieje. Natomiast dla autogazu 2,34-2,40, a więc względna stabilizacja, nawet z szansą na pewną obniżkę, to nasze prognozy na najbliższe dni.